Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś po urlopie? No, tak można powiedzieć. Tydzień miałem wolnego. I wyjechałeś sobie gdzieś? Nigdzie nie wyjechałem, nie chciałem. Nie chcę jeździć. Bo chciałam się zapytać, czy są takie miejsca na świecie, gdzie nie rozdawałeś autografów, czyli takie miejsca, gdzie mógłbyś się ukryć i spędzić czas zupełnie anonimowo? No nie ukrywam, że południe Peloponezu to jest takie miejsce, gdzie jeździmy na wczasy. No wynajmujemy dom i z całą rodziną, z synami, często z przyjaciółmi. No to jest znakomity rodzaj odpoczynku dla mnie, bo rzeczywiście tam Polaków nie ma. No można spotkać. No, ostatnio byliśmy właśnie z rzeczonym, bo wspomniałaś o Kubie Wojewódzkim. Byliśmy na Trizoni. Pojechaliśmy na taki dom, tak samo wynajęliśmy. No i się okazało, że jednak przypłynęli, bo tam była marina taka. I przypłynęli, wiesz, tacy nawaleni po prostu. Czerwone twarze nasi po prostu wyszli, wiesz, bosmańskim krokiem, prawda? I Kuba zblad, ja też się tak mało ucieszyłem, bo było ich sporo i wiesz, taka rubaszna czereda po prostu. Ale okazało się, że lubią wilki. Nasi są wszędzie. Czerwone twarze, a propos, to jest jedna z inspiracji do powstania nowej płyty. Powiedziałeś, że ostatnia płyta wilków, obrazki, to była najgorsza, jaką nagraliście i tą płytą chcecie zmazać to wrażenie. Udało się? Mam nadzieję. No jestem bardzo zadowolony z tej płyty, którą nagraliśmy i nie mówię tego tak, że za rok będę mówił już, a ta następna to jest dopiero dobra. Wydaje mi się, że dużo rzeczy się udało. Jestem zadowolony z tekstów. Muzycznie fajnie to wyszło. Wokalnie super. Tak? Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Dziękuję 11 bardzo. Kawałków, jeden ekologiczny, którego trochę nie rozumiem, ale to pewnie dlatego... Dwa. Pieśń Wieloryba i Świat to fajne miejsce. Jakie magiczne tytuły. I jest też pierwsza recenzja od mojej żony, bo jest kawałek, w którym śpiewasz ocali nas, jedynie cud, albo jakoś tak. Tak. Słucham tego, żona przechodzi i mówi, co słuchasz w naszym związku? Recenzja twojego związku także to była. Także trafiło. No dobrze, to ja teraz zerknę na Monikę. Monika, płyta jest dobra? Pytam żony Roberta. Monice się podoba, okej, siedzi tutaj z nami za szybą w drugim studiu. Powiedz mi, czy ty słuchasz swojej płyty w samochodzie? Raz chyba słuchałem. Ale to, wiesz co, bo ja tyle już tej płyty przesłuchałem, że powiem szczerze, przez ten tydzień na przykład ani razu do niej nie podszedłem, za to wysłuchałem innych płyt polskich artystów, typu tam Pawła Kukiza wysłuchałem. Krótka recenzja. Nie. No, bardzo specyficzny album, ale momenty bardzo mi się podobały. To 10. płyta Wilków. Powiedz, Robercie, co po tych 10 płytach mobilizuje, no przepraszam za określenia, starego, bardzo, bardzo, bardzo starego rockmana? Bardzo starego. No, bardzo. Starszych znam, ale niech będzie. No, wiesz co, chęć chyba tworzenia. Zwyczajna taka, nie chcę tu filozować za bardzo, ale wydaje mi się, że taka chęć opowiedzenia. Na tej płycie dużo opowiadam o sobie właściwie. Jest to taki rodzaj jakiegoś czegoś takiego bardzo osobistego i pod względem tekstowym na pewno to. Natomiast w ogóle to jest fajnie spotkać się z kumplami, pograć trochę muzyki. I to tak zupełnie, wiesz, mówię, myślę, żebym to robił, gdybym tych płyt nie wydawał. Tak samo bym miał kolegów, tak jak inni mają kolegów od kręgli, prawda? I od piłki. Tak, jak Big Lebowski, czy tam, prawda? Albo od piłki, to ja bym miał kolegów od muzyki. Radio Z.